imieniu klubu Nostalgia za parą z Trójmiasta zapraszam do obejrzenia relacji z 6. ogólnopolskiej wystawy makiet i modeli kolejowych Nostalgia za parą, która była realizowana w Centrum Handlowym Auchan w Rumie. Rozbudowana makieta kolejowa rusza 25 listopada w dniu wspomnienia patronki kolejarzy świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Jest to jednocześnie Dzień Kolejarza obchodzony od 1981 roku. W przeddzień 24 listopada przyjechali ze swoimi makietami modelarze z całej Polski. Do makiety klubu Nostalgia za parą dołączył Bydgoski Klub Miłośników Kolei, Krakowski Klub Modelarzy Kolejowych, Niezależny Kolejowy Projekt Modelarski Toruń, Oświęciński Klub Modelarzy Kolejowych Piętrusek oraz Toruńska Makieta Modułowa. Do największej i najbardziej rozbudowanej makiety parowozowni Ostrów Wielkopolski ze stacją Ostrów Wąskotorowy dołączono makietę ze stacją Sadowo-Wąskotorowe wraz ze stacją techniczną. To nowy element makiety z taborem kolejowym z lat 70. i 80. Na tym odcinku makiety najwcześniej rozpoczął się rozruch. Przetarto tory specjalną kostką z drobnościernym materiałem oraz sprawdzono połączenia poszczególnych części odcinka wąskotorowego. Na pozostałych odcinkach trwała intensywna praca przy rozpakowywaniu, ustawianiu i montowaniu modułów. To ogromna i żmudna praca, ponieważ łączna długość modułów wyniesie ponad 200 metrów. Do tego dochodzą setki metrów okablowania, montaż pulpitów sterowniczych i próbny rozruch tak, aby widzowie mogli podziwiać ruch pociągów w kolejnych 3 dniach. Gdy już zostaną ukończone wszelkie prace montażowe, na trasę wyruszą pociągi kursujące według specjalnego rozkładu jazdy. Jest on przyspieszony w stosunku do czasu rzeczywistego 3- lub 4-krotnie. Maszyniści poprowadzą swoje pociągi zgodnie z sygnałami i poleceniami dyżurnego ruchu, idąc wzdłuż torów i sterując lokomotywą za pomocą specjalnego manipulatora. Natomiast zawiadowcy stacji i dyżurni ruchu obsługiwać będą zwrotnice i semafory, kierując pociągi na odpowiednie tory. Jedną z dodatkowych atrakcji wystawy będzie symulator lokomotywy. Właśnie go przywieziono. W piątek 25 listopada ruszyły pociągi po torach rozbudowanej makiety. Każdy zawiadowca stacji i dyżurny ruchu otrzymał rozkład jazdy, a maszyniści obsługujący lokomotywy musieli dostosować się do ich poleceń i sygnałów na torach. Jednocześnie ruszyły na torach pociągi osobowe i towarowe, ciągnione przez różne lokomotywy. Parowe, spalinowe i elektryczne. Podłączono nowe moduły, na przykład tę bocznicę, do załadunku węgla. Czasami na stacjach i przystankach zatrzymywały się jednocześnie 2 pociągi osobowe. Sporo pracy miał zawiadowca parowozowni Ostrów Wielkopolski. Obsługiwał bowiem pociągi przywożące węgiel. Demonstrował również pracę obrotnicy i wyjaśniał zasady działania makiety. Właśnie nadjechał pociąg z węglem. Trzeba wykonać wiele manewrów, aby poprzestawiać wagony na tory wiodące do składu węgla. Równocześnie z ruchem pociągów na torach normalnych odbywał się ruch pociągów wąskotorowych. Początkową stacją jest stacja Ostrów Wielkopolski Wąskotorowy.
opuszczamy już kolej wąskotorową i przenosimy się na tory normalne. Ruch po nich odbywa się tak, jak na prawdziwej kolei. Pociągi czekają przed zamkniętymi semaforami, ruszają, gdy zapala się zielone światło, mijają się na torach i w tunelach, zatrzymują na bocznicach i przystankach. Makieta z tunelem znów budziła duże zainteresowanie najmłodszych widzów. Czasami pociągi się spóźniają z różnych przyczyn i muszą poczekać, aż tor się zwolni. Skończmy twój oblok tutaj. O, a tu chcieli przyspieszać się. Ten pociąg towarowy ma najdłuższy skład wagonów. Duchy mieszkają pod górą z zamkiem w Niedzicy, w którym straszy. Piesi i pojazdy cierpliwie czekają na niestrzeżonym przejeździe, aż przejedzie pociąg. W rzeczywistości często jest inaczej, nawet na przejazdach strzeżonych. Ogromną popularnością cieszy się symulator lokomotywy, na którym wszyscy miłośnicy kolei, i ci najmłodsi, i również starsi, mogą się sprawdzić jako maszyniści. Zbudowano go ze złomowanej lokomotywy. Listopada w sobotę dołączyli kolejni uczestnicy wystawy. Przybyło również kilka nowych składów wagonów i lokomotyw. Nasza makieta
składa się ze stacji połączonych szlakiem i tym różni się od makiet, które pamiętamy z domu, kółko na dywanie, gdzie nie można zasymulować ruchu jak na prawdziwej kolei. U nas na naszej makiecie obowiązuje rozkład jazdy według specjalnego czasu, który jest przyspieszony do czasu rzeczywistego czterokrotnie. Dzięki temu nasze pociągi nie muszą stać na stacjach po kilka minut. Możemy bardziej ten czas również zmniejszyć. Czas przyspieszony wyświetlały tablice. Zawiadowca parowozowni Ostrów Wielkopolski dwoił się i troił, objaśniając zasady jej działania. Robił to w sposób niezwykle dowcipny, gromadząc wielu widzów w różnym wieku. No, chociaż na pewno ogłuchli wszyscy, może niepotrzebnie ten syn zobaczył. Tutaj operator obrotnicy czuwa nad wszystkim, ale niestety dzisiaj jest troszeczkę złośliwy i potrafi uruchomić obrotnicę w czasie wjazdu parowozu do miejsca, gdzie nabierzemy troszeczkę węgla i potem jeszcze podjedziemy do, tak, na obrotnicy. Po dłuższym postoju, spowodowanym oczekiwaniem na wolny wjazd na pojedynczy tor, ze stacji Radzymin rusza długi skład pociągu pośpiesznego. Nasz krótki pokaz z tej ciekawej, pięciodniowej wystawy zakończy obrządzona i przygotowana do trasy lokomotywa PT-31, która poprowadzi słynny Orient Express. Konkretne prędkości. Oprócz tego, że każdy z maszynistów wie kilometrów na godzinę. Natomiast zielone na górze oznacza, że o, znowu tak, oni się bawią w tę sygnalizację, Przygotowany skład Orient Expressu stoi na bocznicy w oczekiwaniu na parowóz. Przez okna wagonu restauracyjnego widać nawet stoliki, a na nich lampy. Choć nie jest to Belgrad czy Stambuł, Orient Express zatrzymuje się na takich małych stacjach. Dobra, dziękuję panu. Witam się na mnie. Już jedzie. Po krótkim postoju słynny pociąg rusza dalej.
ty to możesz wyjeżdżać. Ja mogę jechać? Czekaj, wagon masz. Nie, ty masz. Chyba ty. Ruszaj, kopnij. Autorem wystawy był Gdański Klub Miłośników Kolei Nostalgia za Parą. W wystawie udział wzięli Bydgoski Klub Modelarzy Kolejowych, Krakowski Klub Modelarzy Kolejowych, Niezależny Kolejowy Projekt Modelarski z Torunia, Oświęcimski Klub Modelarzy Kolejowych Piętrusek oraz Toruńska Makieta Modułowa.